Kilka miesięcy temu kluby Serie A zostały poinformowane przez władze ligi, że od przyszłego sezonu piłkarze nie będą mogli występować w zielonych strojach. Dlaczego? Otóż po konsultacjach z nadawcami transmitującymi mecze stwierdzono, że zielone koszulki za bardzo zlewają się z murawą, co utrudnia oglądanie. Decyzja kontrowersyjna, no bo co, dajmy takie na to, Sassuolo ma zmienić swoje barwy, bo pan z telewizji im kazał? Przecież barwy w niektórych kręgach to rzecz święta, a zielone to już w ogóle. Jesteście kupcami piłkarskiej Europy i liczy się tylko cash, 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 siano, siano, siano. Jak się później okazało, zakaz zielonych strojów nie jest aż tak radykalny, by wspomniane Sassuolo musiało się pożegnać z barwami. Zakazane będą stroje, w których zielony jest kolorem nadrzędnym. W Serie A uznali, że to czarne pasy na koszulkach można uznać za barwę dominującą i zapewnili jednocześnie, że ich ten zakaz nie obejmie. Ale inne zespoły w przeszłości nie miały tyle szczęścia i ich koszulki zostały zakazane. Dlaczego? Przeróżne zakazy w strojach zawodników to żadna nowość. Im bardziej profesjonalny stawał się futbol, tym sztywniejsze reguły zaczęły być wprowadzane w kwestii ubioru. Żyjemy w czasach, w których trzeba uważać na to, co się nosi. FC Emmen z Holandii dostało na przykład stanowczy zakaz promowania na koszulce swojego sponsora, którym to była firma Easy Toys. Firma produkująca akcesoria i zabawki, ale dla dorosłych. Tylko że zakazy ze względu na sponsora to jedno. O przeróżnych przeprawach z tym związanych możecie dowiedzieć się, oglądając jeden z poprzednich odcinków. Ale w historii piłki mamy kilka przykładów koszulek, które zostały zakazane z innych powodów. Najogólniej nazwijmy je wizualnymi. We wrześniu ubiegłego roku kibiców zbulwersowała decyzja UEFA, zakazująca piłkarzom Ajaxu używania trzeciego kompletu strojów. Kompletu, który paradoksalnie został przyjęty niesamowicie entuzjastycznie i to nie tylko przez kibiców w Amsterdamie. Przygotowany przez Adidasa projekt wyglądał tak. UEFA niestety przyczepiła się do obszarów okolicy kołnierzyka, na którym to przycupnęły trzy małe ptaszki. Zazwyczaj w tym miejscu na koszulce Ajaxu znajdują się charakterystyczne trzy krzyżyki, nawiązujące do flagi Amsterdamu. Natomiast w trzecim komplecie strojów Adidas dokonał drobnej modyfikacji, honorując w ten sposób Boba Marleya. Jaki związek ma król reggae z klubem z Amsterdamu? Otóż jego piosenka Three Little Birds stała się nieformalnym hymnem kibiców Ajaxu, który śpiewany jest na każdym meczu. Utwór zdobył taką popularność, że na stadionie w Amsterdamie do jej wykonania wraz z kibicami zaproszony został nawet syn Marleya, Kaimani. Koszulka w barwach reggae z trzema ptaszkami w miejscu amsterdamskich krzyży była więc nawet nie mrugnięciem oka, ale niskim ukłonem dla kibiców. Więc po tej dziwnej decyzji UEFA pytanie do pana Czeferina było krótkie. Chciałbym cię zapytać, o co chodzi? Otóż, według wytycznych dotyczących strojów piłkarskich, kołnierzyk i jego obszar nie jest miejscem na zamieszczanie reklam i nieoficjalnych symboli. I nie było zmiłuj. Żeby koszulki mogły wrócić do użycia, trzy małe ptaszki musiały zostać odstrzelone. W ogóle tymi symbolami, oficjalnymi czy nieoficjalnymi, można dostać rykoszetem, czego przykładem jest Barcelona. W 2019 roku Nike przedstawiło klubowi projekty wzorów na nadchodzące sezony. Wyjazdowy trykot na sezon 2020-21 miał wyglądać tak. Miało być symbolicznie, miało nawiązywać do krzyża świętego Jerzego, czyli patrona Katalonii, który przecież jest w herbie klubu. Ale co z tego, skoro koszulka była biała? A wiadomo, do kogo w Hiszpanii należą te barwy. Ludzie z Nike próbowali się bronić, że przecież kiedyś Barcelonie zdarzało się już grać na biało, ale w odpowiedzi słyszeli mniej więcej coś takiego. Wiem, ale mi się kojarzą, nic nie poradzę. Mógłbyś? Lokalny patriotyzm i symbolizm próbował przemycić na swoich koszulkach klub Deportivo Palestino. Drużyna, mimo mylącej nieco nazwy, pochodzi z Chile, konkretnie z Santiago, a założona została przez imigrantów z Palestyny. Związki z ojczyzną są w tym klubie mocno kultywowane, o czym najgłośniej było na przełomie 2013 i 2014 roku. Wówczas zwrócono uwagę na charakterystyczny kształt numeru
numerów na koszulkach Palestino. Jedynka miała kształt historycznej mapy regionu Palestyny, jeszcze sprzed podziału na część żydowską i arabską, przed utworzeniem Izraela. Sytuacja w tym regionie jest bardzo napięta do dzisiaj, dlatego koszulki potraktowano jako prowokację. Federacja Chilijska szybko zakazała używania przez CD Palestino kształtu mapy w formie numeru, argumentując to zakazem demonstrowania polityczno-religijnych poglądów. Ciekawie było też z niektórymi trykotami reprezentacji. Na początku mówiłem, że czarne paski Sassuolo uratowały im koszulki. W przypadku reprezentacji Argentyny czarne paski na koszulce miały zupełnie odwrotny efekt. Projekt koszulki Albicelestes na mundial w 1994 roku wyglądał następująco. Barwy te same, paski te same, więc dlaczego ten model został odrzucony? Otóż ówczesnemu prezesowi federacji, Julio Grondonie, podpadły nieszczęsne czarne obwódki białych pasów. W tym przypadku też nie było przebacz. Model do kosza. Na mundialu w USA Argentyńczycy biegali w koszulkach w biało-błękitne pasy. Bez czarnego. A skoro na zdjęciu w roli modela elegancko zaprezentował się Gabriel Batistuta, możemy go zostawić do zaprezentowania jeszcze jednej koszulki, która swego czasu wywołała trochę hałasu. Wyjazdowa koszulka Fiorentiny. Sezon 1992-93. Na pierwszy rzut oka klasyczne lata 90. Dużo wzorków, luźne koszulki, krótkie spodenki. Ale ktoś spostrzegawczy zauważył pewien niepokojący szczegół. Tak jest. Swastyki na koszulce popularnej drużyny to przegięcie. Klub utrzymywał, że takie ułożenie wzorków wyszło absolutnie przez przypadek. Ale kiedy zaczęto przypominać, że założyciel Fiorentiny, Luigi Ridolfi, był zadeklarowanym faszystą... Co za przypadek? Zapewne przypadek, ale przyznajcie, że wyszło trochę niezręcznie. Przełom w kwestii koszulkowych wytycznych zawdzięczamy reprezentacji Kamerunu. Chyba najbardziej niepokornej pod tym względem drużynie. Zapewne słyszeliście o ich koszulkach, słynnych, bo Kameruńczycy próbowali poszaleć ze strojami dwa razy. Najpierw w 2002 roku nieposkromione lwy zdobyły Puchar Narodów Afryki, występując w koszulkach bez rękawów. Projekt Pumy bardzo przypadł do gustu i piłkarzom, i kibicom. Kameruńczycy w charakterystycznych koszulkach mieli wystąpić również na nadchodzącym mundialu w Korei i Japonii, ale wówczas na drodze stanęła oczywiście FIFA. Chodzi ci o coś? Jak ty wyglądasz? Co ty na siebie założyłeś? Reakcja FIFA była krótka. To nie są koszulki, tylko podkoszulki. A rękawy są niezbędne, bo na nich będą umieszczone logotypy. Ale koszulki ładne, już wyprodukowane, szkoda wyrzucać, więc na mundialu Kameruńczycy pod nieszczęsne koszulki zakładali osobno coś na kształt rękawków. Ale uwaga, dwa lata później Kamerun znów przystał na szalony pomysł Pumy, występując w jednoczęściowych, mocno przylegających do ciała kombinezonach. Chodziło o to, by rywale po prostu nie mogli ciągnąć ich za koszulki, bo wiemy jak z tym bywa. Tego dla FIFA było już zbyt wiele. Pan Maruda Blatter znów wszedł do gry i za grę w niedopuszczalnych, jednoczęściowych strojach odebrał Kamerunowi 6 punktów w kwalifikacjach do kolejnego mundialu. Puma wytoczyła wówczas proces całej FIFA, argumentując, że nie ma przecież jasnych przepisów, które nakazywałyby grać w strojach dwuczęściowych. FIFA wygrała w sądzie, ale ostatecznie udało się dojść z Kamerunem do jako takiego porozumienia. Minusowe punkty zostały anulowane. Ale nieposkromione lwy musiały wrócić do gry w dwuczęściowych strojach. Przypadek Kamerunu zmusił FIFA do określenia jasnych wytycznych, jeśli chodzi o strój i buty piłkarzy. Tak, by w przyszłości uniknąć kolejnych eksperymentów i awantur. Ale jak widzimy, ludziom na szczycie przeszkadzają najdrobniejsze rzeczy. Nawet trzy małe ptaszki. Łapka w górę ku pamięci wszystkich zakazanych koszulek. I jeszcze jedno. Dajcie znać w komentarzu, którą z nich chcielibyście mieć w swojej kolekcji. Dziękuję Wam za dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia niebawem.